Rynek krypto jest naprawdę nieporównywalnie łaskawszy od rynku tradycyjnego. W rynku krypto tutaj nie możesz stracić więcej niż włożyłeś. O tym sobie zaraz powiemy i rozwiniemy ten temat. A mówię o tym dlatego, ponieważ również gdy tak słucham to, co dzieje się u nas na, na, na rynku krypto, to widzę, że wiele mądrych. Oczywiście, mądrych w swojej dziedzinie osób mówi totalne bzdury, jeżeli chodzi o krypto. A szkoda, ponieważ mają grono słuchaczy, które im ufa, że wiedzą co mówią, a z perspektywy kogoś, kto zna ten rynek i już nie można go tak. Łatwo zbajerować, widzę, że mówią totalne bzdury. I chętnie, może nawet i tak jak namawiacie mnie czasami, żebym wziął kogoś, wezwał kogoś do debaty, lub z kimś porozmawiał, lub pojawił się gdzieś na jakimś kanale z większymi zasięgami, to powiem Wam tak. Otóż poznałem ten świat świat YouTube'a i powiem Wam tak, że tutaj nie ma tak za wiele spontanicznych, że tak powiem e, spontanicznego pojawiania się lub e, spontanicznych e, ustawianych debat, ponieważ zwykle w grę wchodzi jakaś wymiana pieniędzy lub też e, poprzedzone te debaty są lub te, lub te wywiady poprzedzone są długimi takimi, że tak powiem, podlizywaniem się komuś, i, i łaskotaniem, i wchodzeniem mu bez wazeliny, że tak ujmę to. A patrząc na mój portfel, to mi to nie absolutnie, że tak powiem. Powiewa i nie mam zamiaru nikomu się podlizywać, ani też nikomu płacić za to, aby, 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 aby się gdziekolwiek pojawiać. Także, jeżeli coś się zdarzy, to będzie to. Realne, spontaniczne, bez żadnej ustawki. A jeżeli e, tylko i wyłącznie ustawki i, 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 i wymiana kasy wchodzi w grę, no to w takim razie e, nie będzie tego. Macie mnie tutaj na kanale. Jeżeli uważacie, że coś mówię konkretnego, co ma wartość i sens, możecie zawsze m, kogo znacie, podesłać na mój kanał, póki jeszcze ten kanał e, istnieje, oczywiście. E, dobra. A więc zacznijmy od samego początku, od tego rynku krypto, że w rynku krypto tak naprawdę to rynek krypto jest łaskawszy od rynku tradycyjnego. Powiem Wam tak, i tutaj było tak sporo komentarzy, i Marek się pyta na przykład, jak na tradycyjnej. Giełdzie, na tradycyjnym rynku można stracić więcej niż się włożyło. Otóż na tradycyjnym rynku jest coś takiego, jak i na rynku krypto, co się nazywa margin, a więc bierzesz pożyczkę od brokera, u którego, którego masz otwarte swoje konto i powiem Wam, że miałem konto i miałem konto z tą tak zwaną pożyczką margin i powiem Wam, że Poprzedza to oczywiście wypełnienie pewnych oświadczeń, czy tam dodatkowej, dodatkowej pracy z, z mojej strony, aby właściwie być zakwalifikowanym pod to konto margin. I co się dzieje wtedy? I wtedy się dzieje coś takiego, że, że właściwie możesz nawet grać pieniędzmi, których nie masz, czyli tak, tak jakby pożyczonymi pieniędzmi od brokera. I w tym momencie może się stać tak, że jeżeli rynek pójdzie nie w Twoją stronę, to zostajesz wezwany do uzupełnienia konta pod uzupełniania konta, ponieważ zaczynasz spadać po kreskę. Jeżeli nie masz środków, aby uzupełnić to konto, czasami zanim zdarzy się likwidacja, ponieważ tam również dzieją się likwidacje, zanim zdarzy się likwidacja tego, co masz zanim broker zlikwiduje Ci te pozycje, które masz, może się zdarzyć tak przy większym ruchu, że po prostu giełda poleci szybciej w dół, a Ty zostaniesz z długiem u brokera. Owszem, pozycja zostanie zlikwidowana, ale zostanie zlikwidowana grubo pod kreską, a Ty musisz uzupełnić te środki. Więc jeżeli chodzi o rynek krypto, tutaj jest sprawa prostsza, ponieważ gdy tradujemy, lub też, gdy inwestujemy, możemy stracić tylko i wyłącznie tyle, ile włożyliśmy. I to jest duży, duży, duże ułatwienie i duży plus w tym rynku, ponieważ pierwsza rzecz: wiele osób, stracąc to, co włożyło, zorientuje się, że to boli, ta strata, i wyciągnie może z tego wnioski. A tym samym nie pogrąży się na lata do przodu, spłacając coś, co, co, co po prostu spłacając swój błąd, który popełnili. I teraz powiem Wam coś, coś ciekawego. Otóż mieliśmy ostatnio, mieliśmy ostatnio taki świetny przykład tak zwanego. Rackpool, jeżeli chodzi o on, on rynek krypto, powstała kryptowaluta, która nazywała się Squid Game Token. E, Squid Game, jeżeli nie oglądaliście tego, tego e, e, serialu, to taki nowy serial Squid Game, i, 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 i tam nawet na samym początku jeden z bohaterów tego serialu trafił do tej gry, ponieważ e, miał dług właściwie u swojego brokera z rynku tradycyjnego, właściwie tradował na właściwie na pożyczce, na margin, i poszedł, po pod, zastawiał następne, następnej, następne swoje rzeczy pod zastaw i trafił, i trafił do tej gry z wielkim, wielkim długiem. Ale to właściwie tak jakby. Na marginesie, chciałem powiedzieć, ponieważ wszystko się razem ze sobą wiąże. Ale co ciekawe, tutaj mamy klasyczny, klasyczny krypto ragpull, czyli tak zwane wyciągnięcie dywanu z nóg wszystkich tych, co weszli na dywan ze swoimi pieniędzmi poprzez twórców tej krypto, i tutaj świetnie jest pokazane, że kapitalizacja, obroty. Tak naprawdę nie mają najmniejszego znaczenia, jeżeli chodzi o, o krypto. Do czego zaraz nawiążę, ponieważ w komentarzach ostatnio tutaj Adam mi komentuje takie teksty właśnie, które absolutnie świadczą o tym, że nie ma pojęcia o tym, co mówi, a jednak bardzo oczywistą oczywistością tutaj się wyraża, że komentuje, co jest grane. I tutaj świetnie pokazane jest właśnie, jak to nie ma sensu, ponieważ jedna transakcja może absolutnie sprowadzić, sprowadzić coś co jest warte powiedzmy nie wiem tam 2 czy ileś miliardów do zera w ciągu sekundy i jeżeli nie widzieliście tego no to, no to zobaczcie to świetnie to świetnie wygląda. The market cap is 2.168 Trillion Dollars. Czyli wymawia o ile tutaj jest market cap w tej Squid Game token i tak dalej. Jak to wszystko nie idzie w górę? Oczywiście ludzie totalnie nieświadomi, co się dzieje. Myślą, że odnaleźli coś nowego, coś, na czym zarobią razy 100, razy 200, razy 300. Zaczynają wrzucać w to pieniądze i co się dzieje dalej? No i nagle market cap jest zero. Jedna transakcja, i właściwie zobaczmy, czy skłyd w ogóle się podniósł. Ze swojego, powiem wam, że nawet nie, nie sprawdzałem, czy się, czy w ogóle cokolwiek się tam wydarzyło potem. Squid, Squid, chyba to jest to. Okej okay, więc mamy tutaj 008. No, w świecie krypto, to wiecie, to jest. Czasami to jest duża, duża, duża cena 0,08. No ale dobra, więc e, tak to wyglądało. E, tak czy inaczej. Um... Na, tym, na, tym to wszystko, na tym to wszystko w świecie choćby krypto e, polega i teraz, e, i teraz o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że właściwie e, to, kto tworzy token, e, jaka jest płynność tokena, e, jakie są zamiary e, twórców, to wszystko bierzemy pod uwagę, kiedy właściwie, kiedy właściwie myślimy nawet o tym, czy włożyć jakiekolwiek swoje pieniądze w coś. I znowu jeden plus tego wszystkiego to jest to, że nawet w takim przypadku nie możesz stracić więcej niż włożyłeś. Czyli włożyłeś tysiaka, puf, zostało ci 8, nie wiem, 8 groszy z tysiaka. No i dobra, tak to wygląda. Przynajmniej, przynajmniej nie, został, nie został dług. Teraz, co chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, to jest to, że jeżeli chodzi o rynek krypto, poza tym, chciałem powiedzieć również o tym, że rynek krypto naprawdę nieporównywalnie łaskawszy, ponieważ nie możemy stracić więcej niż włożyliście. I teraz, gdy tak popatrzymy na, na, na nasz rynek, i gdy popatrzymy na trading, i gdy popatrzymy na trading nawet z dźwignią, to okazuje się, że w tym momencie ta cena likwidacji, która, którą sami wybieramy poprzez wybieranie dźwigni na naszej pozycji to, jest, po pozycji, to jest właściwie narzędzie, które zabezpiecza zarówno nas, jak i brokera, czyli tutaj w tym przypadku giełdę, aby, abyśmy nie stracili lub abyśmy nie wylądowali z jakimkolwiek długiem. Więc że giełda jest anonimowa, że gracze są anonimowi, że nie przechodzimy tutaj żadnych weryfikacji, nie musimy wysyłać żadnych dowodów tego, że pracujemy, że w razie strat możemy pokryć koszty lub zabezpieczenie lub cokolwiek. Dlatego to wszystko działa w jaki sposób działa i dlatego jest to takie proste. Teraz um, Skoro jesteśmy na tradingu, chciałem wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Zauważyłem, jak pewnie wielu wiele z was, wielu, wiele, ponieważ mamy również i kobiety, dziewczyny tutaj, które z nami nawet dyskutują i tradują. Zauważyliśmy, że jest wiele nowych par tutaj na giełdzie Bybit, którymi możemy tradować. Jak widzicie, ja jestem tutaj akurat na siebie. Ostatnio tutaj przez weekend sobie, że tak powiem, e, shortowałem sibę. E, takie małe shorty sobie wrzucałem tutaj na sibę i chciałem wam jedną rzecz tylko mm, po, po wytłumaczyć i powiedzieć, skoro już jesteśmy tutaj na tradingu. Otóż e, mamy tutaj USDT i inverse. I tutaj na USDT mamy, mamy tą sporą ilość par, a więc te wszystkie, mamy tutaj Bitcoina do USDT, a tu mamy Bitcoina do USD. I nie wiem, czy, nie wiem, czy, jeżeli nawet wiecie, czym to się różni, ponieważ gdy tradujemy do USDT, to zarabiamy w USDT. Gdy tradujemy do Bitcoina lub do Ethereum, no to zarabiamy tutaj Bitcoina i Ethereum, czyli do USD, czyli zarabiamy w Bitcoinie lub w Ethereum, czyli wychodząc z pozycji. Mamy bitcoina zarobionego. Tutaj wychodząc z pozycji mamy USDT zarobione. Czyli przykładowo, jaka jest różnica i kiedy lepiej z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia, kiedy lepiej używać czego? Czy tradować tutaj USDT do bitcoina, czy tradować tutaj bitcoina do USD i zarabiać bitcoina, tradeując? Otóż. Jeżeli myślimy, i tutaj znowu teraz mówię o sobie, jeżeli myślę, że rynek rośnie i że cena rośnie i że mamy, że tak powiem, ruch w górę, to tradując, wolę tradować Bitcoina do USD i zarabiać Bitcoina, czyli inverse perpetual i zarabiać Bitcoina z tego powodu, że w momencie, kiedy robię trade. Zarabiam bitcoina. Zarobiłem jedną setną bitcoina. Cena jest wyżej, czyli zarobiłem zarówno jedną setną, jak i ta jedna setna jest więcej warta. Więc w tym momencie jest to dla mnie korzystne. Gdybym tradował bitcoina do USDT, owszem, zarobiłbym, jedną, zarobiłbym w USDT przykładowo 100 dolarów, ale za te 100 dolarów już nie kupiłbym tyle bitcoina, ile. Mógłbym kupić, obstawiając tutaj cenę bitcoina poniżej. Więc zarobiłem USDT, ale za zarobione USDT mogę kupić mniej bitcoina. I odwrotnie tutaj. Zarobiłem bitcoina, a cena poszła w górę, więc zarobiony bitcoin jest więcej warty. Więc, jeżeli longujemy, jeżeli rynek jest w fazie wzrostowej, a więc jeżeli rośnie cena i my longujemy, to ja przynajmniej traduję inverse perpetual, czyli zarabiając krypto, które traduję, po to, ponieważ chcę go mieć więcej. Jeżeli bym, tak jak powiedziałem, zarabiał USDT tradując longi, to owszem, zarabiałbym, miałbym coraz więcej USDT, ale mógłbym kupić mniej krypto za to. Natomiast, jeżeli shortujemy rynek, a więc jeżeli rynek zaczyna w dół iść i my chcemy shortować rynek, shortować dane krypto, to wtedy warto jest shortować do USDT, ponieważ zarabiamy w USDT, a cena spada. Czyli za zarobione USDT możemy kupić więcej i więcej i więcej danej krypto, danego przykładowo tutaj bitcoina. A więc zarabiając, rynek spada, shortując, traduje do USDT. Longując, traduje do, do tego coina, którym traduje. Takie jest, takie jest moje tutaj, taki jest mój, mój schemat, jeżeli chodzi o, 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 o w ogóle o ten, o ten trading i jak używałbym na przykład tych dwóch. Opcji, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Bybit. I znowu, Bybit jest jedną z tych giełd, tak jak powiedziałem, gdzie nie potrzebujemy żadnej weryfikacji, po prostu otwieramy konto e-mailem. Weryfikację podwójną mamy na, na przykład na Google Authenticator i wpłacamy, wypłacamy krypto, jakie nas interesuje. I nawet tutaj na wewnętrznej, że tak powiem, giełdzie możemy, mm, Wymieniać krypto. Możemy również na spocie kupować i sprzedawać krypto, które nas interesuje. Nawet niekoniecznie tradując, ale dosłownie chcąc kupić lub sprzedać jakieś krypto. Więc, tradując, natomiast mamy tutaj taką właściwie opcję, którą mówiłem tutaj, różnicę od rynku tradycyjnego, że po prostu jeżeli wchodzisz, nie możesz stracić więcej niż, niż włożyłeś. Jedną rzeczą, którą bym powiedział jest, jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, jeżeli chodzi o trading, i, i która, która wielu osobom umyka jakby i może nie, nie do końca rozumieją, dlaczego ja taki nacisk kładę na mental, jeżeli chodzi o trading. To jest to, i to jest nawet chyba słowa Jesse'ego z książki z książki Trader Wspomnienia Gracza Giełdowego, jeżeli nie, nie czytaliście tej książki, a myślicie o tradingu lub nawet o, o takim zwyczajnym handlu bez dźwigni, czy cokolwiek, to w ogóle nawet jest świetna książka do przeczytania, nawet jeżeli w ogóle nie tradujecie. No, no jest super historyczna postać i, i, i wiele, wiele rzeczy można wyciągnąć z tej książki. Więc e, był tam taki fragment, już nie wiem czy to był cytat, czy to była tylko myśl jakaś, już nie zapisałem sobie, ale teraz mi przychodzi do głowy, gdzie właściwie Jesse chyba mówi coś w tym stylu, że w tradingu naprawdę wygrywa dyscyplina mentalna człowieka. To jest, to jest, to jest podstawa, to jest coś, co czyni z ciebie tym, że właściwie jesteś zyskownym traderem. A inteligencja niestety ma tutaj mniejsze znaczenie, ponieważ. Chyba powiedział coś takiego, że jeżeli inteligentni ludzie byliby dobrymi traderami, no to mielibyśmy dużo, dużo traderów odnoszących sukces. A niestety tutaj dyscyplina mentalna jest ważniejsza od inteligencji, jeżeli chodzi o, o, o trading. Nie wiem, czy to w ogóle, nie wiem, czy to zabrzmiało jak, 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 jak komplement dla tych wszystkich, co tradują. No ale, ale może, może, i, i, i może coś w tym jest, a może, a może po prostu e, tylko tak zabrzmiało. Tak czy inaczej, e, dyscyplina mentalna, jeżeli chodzi o trading, jest naprawdę bardzo ważna, i dlatego, kiedy mówimy o tradingu, kiedy mówię o tych moich indykatorach, o moim podejściu do tradingu, o, o założeniach, o trzymaniu się planu, o, o o, o, o całym tym y, y, temacie, dlatego właściwie mówię o tym w taki, a nie inny sposób. E, tutaj w ogóle ABC zyskownego tradera, tutaj Mat Maltkowski napisał rewelacja. OK. ABC Zyskownego Tradera właściwie jest to jeden z tych filmów. W ogóle znajdziecie je w mojej playliście. ABC Tradera. To jest jeden z tych filmów, gdzie właściwie wymieniam tych kilka indykatorów, które pokrywając się ze sobą wskazują nam kierunek wejścia. Tak samo jak tutaj EMA Cross 1030, MACD. Taki szybki, łatwy przewodnik. To też jest taki film. Tutaj Paweł napisał z każdym filmem. Z I To jest... To są takie podstawy, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, możesz być, możesz być super, mega inteligentną osobą, ale jeżeli tego mentalu nie, nie opanujesz, to niestety rynek Cię tutaj wykiwa, dosłownie, 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 cię, dosłownie cię wykiwa. I. Um, Podsuwam odcinek USDT, USDC, tutaj, tutaj nie ma zbytnio co, co, co debatować, znamy USDT, znamy USDC, tutaj nie ma, nie ma w ogóle oraz wymienialność na stablecoin, na USD, EU, euro. Ja uważam, że póki te, póki te USDC, USDT działa trzeba je wykorzystywać, i tyle, znając, znając oczywiście mm, ryzyko tego, co by było, gdyby, prawda? Więc, e, więc e, tak, to, e, tak to wygląda. Listę książek You Must Read. No to więc e, dla wszystkich początkujących, standard bitcoina. I nie jest to wcale techniczna książka. Jest to naprawdę bardzo dobrze napisana książka do mm, przyswojenia nawet, Laikowi, więc można ją podarować komuś na święta w tym momencie, coś w tym stylu, pod choinkę. Dobra książka na początek. A jeżeli chodzi, właśnie przed chwilą wymieniłem wspomnienia gracza giełdowego, to już jest dla, dla kogoś, kto inwestuje na rynku krypto, kto trzyma się rynku krypto, kto próbuje zrozumieć rynek krypto. I tak jak tutaj w tym momencie Adam nam komentuje, i dosłownie każdy jeden punkt. Napisałem Adamowi, że każdy jeden z twoich to, punktów to totalna bzdura. Pokazuje, jak bardzo nie masz pojęcia ogólnie o rynku krypto. I to jest już zaka, kończąc to, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, co, od czego właściwie zacząłem, że wiele osób, wiele, wiele osób, mądrych osób, oczywiście w swojej dziedzinie, która zna się na temacie swoim. Mówi totalne bzdury o krypto, dlatego choćby, i tutaj znowu market, i tutaj on mówi oczywiście o heksie, ale nie będziemy poruszać dzisiaj tematu heksa. Heks jest heksem i ma się, ma się to jest po prostu tam, nie ma, nie ma, nie ma żadnych niespodzianek. Jest, jest to zamknięty temat, skończony produkt, i, i, i więc market cap po Ethereum żadnej wartości użyteczności nie reprezentuje. Potencjał wzrostu wyczerpany, wręcz przeciwnie. E, wartość, użyteczność e, jest zupełnie czymś innym. E, więc tutaj e, nie będę rozwijał tego tematu. Każdy, kto mnie ogląda, zna temat, gdzie jest wartość, gdzie jest użyteczność i jak się to ma do ceny. Więc to jest co innego. Spadają obroty, sta, spada ilość e, właścicieli, brakuje nowych jeleni, którzy e, kapitał e, uzupełnią. Jeżeli chodzi o ten temat, to to sprawa jest prosta. Jeżeli ludzie przestają kupować, no to cena spada, jeżeli ludzie zaczynają kupować, to cena rośnie. Jeżeli jest e, i, to, i to się ma ze wszystkim. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć to samo o złocie, o nieruchomościach, o, o czymkolwiek na świecie. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś zauważy i znajdzie użyteczność w e, Procentach, które można zarabiać na stejkowaniu, no to wtedy zaczyna w to inwestować. Więc ci, co już zarobili, dystrybują, keszują się, korzystają z tego, ci, co chcą zabrobić, w tej chwili wchodzą i będą musieli niestety odczekać swoje, swoje, tak jak ja odczekałem swoje dwa lata. Więc prosta sprawa. Nie da się utrzymać w nieskończoność piramidy, która wypłaca cztery. <todgłosy> Tutaj już totalnie popłynąłeś, absolutnie zero pojęcia o tym, czym jest HEX. I wypłaca 40% rocznie najwyraźniej absolutnie nie wiesz, o czym mówisz. Każdy, kto zna Heksa, wie, że to jest absolutna bzdura, o co tutaj właściwie napisałeś. A tak w ogóle, żeby już powiedzieć, to nie wiem, czy wiesz, ale HEX i na przykład Bitcoin mają bardzo podobną inflację roczną w stosunku co do nowych krypto, nowych końc napływających na rynek. Więc, na przykład, gdyby tak popatrzeć, inflację w Bitcoinie zarabia kto? Zarabiają górnicy. Co robią górnicy? Zrzucają krypto na rynek po to, aby zapłacić za prąd, utrzymać się. Inflację w hekcie zarabia kto? Zarabiają stakerzy. Co będą robić stakerzy z swoją inflacją? Jako tako kosztów nie mają utrzymania, nie muszą płacić za prąd, nie mają koparek które musieli kupić za, 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 za pieniądze. Właściwie ich, e, ich jakby rów, znakiem równości pomiędzy tym, co bitcoinie kupujesz koparkę i ta koparka ma ci zarobić. Na siebie, czyli odrobić siebie, a następnie zacząć zarabiać na ciebie. W heksie to jest kupujesz heksy, które mają zarobić na siebie i później mają dodatkowo zarabiać na ciebie. Czyli tutaj jest zupełnie inny mechanizm. Jeżeli chodzi o procenty, totalnie pomieszałeś. Można by to było roz rozwinąć. Brak nowych graczy z ulicy. No, tutaj bym się, tutaj bym się nie, 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 nie zgadzał. Trzeba popatrzeć na. Na to, ile nowych portfeli się otwiera, jak rośnie, rosną numery, co do, co do tego, i na jaką długość są otwierane następne i następne lokaty na stajkach, a więc ilość portfeli rośnie, ilość użytkowników rośnie, długość stejków rośnie, więc nie wiem, grubasy realizują zyski. No to jest najpiękniejsze ze wszystkiego. Najpiękniejsze ze wszystkiego jest to, że kiedyś wreszcie możesz zrealizować swój zysk. I ty realizując swój zysk, czyli tak jak w Bitcoinie, również grubasy realizują swój zysk. Oczywiście nie w stylu na początku pokazanego, pokazanej Squid Game tokena, więc że ktoś oddaje cały swój token, zrzuca na, na, na społeczność i mówi: OK, ale was wydymałem. Tutaj mogłoby się tak zdarzyć, i tutaj już mówiłem wiele razy, gdyby. Rysiek dotknął swoich heksów, ale Rysiek póki co nie dotknął ani jednego ze swoich heksów, przynajmniej nie te, co my wiemy, że są jego. Więc tak to wygląda. I jeżeli nie rozumiesz, że taka jest tutaj w ogóle, że takie jest ryzyko, no to w ogóle nie rozumiesz ryzyka, z czym masz do czynienia. Deweloperzy odchodzą do innych nowych projektów. Co do tego, to jest absolutna bzdura i tylko i wyłącznie Twoje własne wyimaginowanie sobie jakiegoś wchodzenia i wychodzenia deweloperów. Niby skąd Ty masz to wiedzieć, gdzie i jak odchodzą deweloperzy, kiedy bardzo dobrze wiemy i z forów, które prowadzą, i z forów, które piszą o, o tym, co robią, że ilość deweloperów jest. Taka sama, a właściwie ktoś tam chyba dochodzi, i są bardzo, bardzo dobrze o nich. Rysiek dba i nie dba o nich za tokeny hex ani za tokeny puls, tylko płaci im w takich tokenach, które my na przykład nie będziemy musieli cierpieć na tym, jak oni będą caszować, lub może płaci im dosłownie w fiacie. Więc inna sprawa. Koniec banki na BTC niedługo. No to już słyszeliśmy wiele razy, pewnie ze, z, z jakiegoś zaprzyjaźnionego kanału. To usłyszałeś. Więc e, super, dobrze, że kula działa, szklana kula. Regulacje rząd, rządowej, początek CDBC, co ma piernik do wiatraka. To bym to totalnie już. To jest krótko, krótko mówiąc i to, nie jest, i to nie jest dlatego, bo wiele osób mówi mi, dlaczego ja się czasami za, zadaję z takimi właściwie komentarzami, dlaczego to tłumaczę, ponieważ jeżeli ktoś nowy wpadnie na kanał i przeczyta te, ja nie kasuję tego komentarza absolutnie, niech sobie tutaj będzie. Jeżeli ktoś nowy wpada na ten kanał i poczyta sobie to, to powiedziałbym tak: jeżeli nie rozumiecie, co ten ktoś mówi, to ja bym po prostu punkt po punkcie sprawdził. Co to znaczy i czy to ma sens? Kto kupił za 40 centów nigdy nie wyjdzie na zero. Wow, co do co? Tutaj znowu ta sama szklana kura, że już szklana kula, że koniec banki BTC. Więc stąd też mój komentarz, że po prostu pokazuje, że nie masz pojęcia o rynku krypto ani też o czym mówisz. Um, Mówisz o market capie, mówisz, gdzie na początku pokazałem na czym polega market cap, choćby na tokenie Squid Game, na czym polega market cap, to nie ma najmniejszego znaczenia, liczy się tylko i wyłącznie jaka jest płynność. Płynność w tej chwili na heksie jest taka, gdzieś tam e, e, robił ktoś e, obliczenia i pokazywał to, e, że w tym momencie trzeba by było zrzucić na rynek 100 milionów heksów. 100 milionów heksów na rynek musiałoby być zrzucone na raz, aby cenę sprowadzić z 22 do mniej więcej 10 centów. A więc 100 milionów heksów zwala cenę do 10 centów. Tak to wygląda. Ja myślę, że to całkiem spory i bezpieczna poduszka płynności, jaka jest na heksie. Ponieważ non stop widzimy następne i następne i następne portfele, które po prostu no co, no, może po prostu, jak ja mówiłem w ostatnim filmie, że no, ktoś potrzebuje tych paru baniek lub chce się pocieszyć, więc zrzuca je, a ktoś inny je po prostu bierze i musi odczekać swoje, żeby, żeby zarobić. Plus rzucić na stejka, a 40% w stejku, czy 10% w stejku, czy 1% w stejku, no to to już... Polecam każdemu zagłębić się w temat, jak to działa dokładniej. Może kiedyś będzie okazja dyskutować, to sobie o tym podyskutujemy. I tak też przeszliśmy dzisiaj od ludzi mądrych, którzy mówią nie na temat, do ludzi mądrych, który, którzy mówią nie na temat. Bo oczywiście ja tutaj nie mówię do Adama, że, że nie chcę go obrażać ani w tym stylu. Mówię po prostu, że no nie wie, o czym mówi. No i tyle. Nie znaczy to, że nie jest specjalistą w. Swojej dziedzinie, w jakiejkolwiek dziedzinie jest specjalistą. Po, tak jak mówię, po, po jakichś tam latach w świecie krypto, i po tym, co już tutaj widziałem i słyszałem, to, to nie tak prosto człowieka wziąć i, i wytrącić z toku myśl myśl myśleniowego i, i rozumowania. Zarówno jeżeli chodzi o Bitcoina, czy o Ethereum, czy też o heksa. Wiele razy słyszałem. Że na przykład, że teraz trzeba sprzedawać krypto, że w tym momencie trzeba zamienić krypto na obligacje skarbowe, że coś tam. No mówię, no to, jest, to jest ten moment, kiedy ludzie, co nie wiedzą, nie znają tematu, wypowiadają się na ten temat. Kiedy tak naprawdę ekspertami są w czymś w innej dziedzinie. Dobra, tyle na dziś. Dzięki wielkie ale mi się dzisiaj rozgadało. Może to dlatego, że miałem ten brak tutaj brak pogawędek z wami przez ostatnie dwa, dwa czy trzy dni. A, no i na koniec jeszcze dzięki wszystkim, co mi tutaj wrzucili swoje swoje tutaj wizualizacje, wizualizacje tutaj mamy C8Z06 Tutaj mamy następne C8Z06, tutaj cała czerwona C8Z06, czerwona, nie, nie mój kolor czerwony, ale tak czy inaczej no ładna. Same same Bitcoin standard Bitcoina. Ta jest całkiem fajna. Srebrna C8Z06. Nie, to nie jest Hexflex, to nie będzie Hexflex. To jest po prostu tak coś dla przyjemności. Na razie trzymajcie się, cześć.